Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły i żar miłości. W zaduszny dzień, Maria Konopnicka, rok 1900. Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, pozwólcie, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów przedstawię stanowisko klubu w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej. W maju 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin wybitnej poetki, pisarki, publicystki, jednej z ważniejszych przedstawicielek polskiej inteligencji przełomu XIX i XX wieku, której twórczość miała ogromny wpływ na pokolenia Polaków. Udział Marii Konopnickiej w życiu literackim rozpoczyna się na początku lat 80. XIX wieku. Były to czasy wystąpień w obronie praw obywatelskich, walki o prawa kobiet, rozbudzania ruchu intelektualnego. Pozytywiści próbowali wprowadzać swoje poglądy do literatury pięknej, szczególnie powieści. Właśnie w tych czasach, czasach przemian, Maria Konopnicka stała się pisarką. W 1881 roku ukazała się pierwsza seria utworów poetyckich zebranych w dwa zbiory pod tytułem Poezje i obrazki. Bardzo przychylnie oceniane przez Józefa Kraszewskiego. Dostrzegał on w twórczości Konopnickiej nowe, niespotykane do tej pory zjawisko w polskiej literaturze. W tych zbiorach poezji, jak i w późniejszych utworach, Konopnicka podejmowała tematy niewoli, starć społecznych, problemy codziennego życia najbiedniejszych. Dla nas, ludowców, szczególne znaczenie ma Rota, napisana przez Marię Konopnicką w 1908 roku. Uzupełniona muzyką autorstwa Feliksa Nowowiejskiego stała się nie tylko niezwykle ważną pieśnią patriotyczną, ale również hymnem ruchu ludowego. Śpiewana podczas patriotycznych uroczystości była świadectwem ducha walki o niepodległość. Dzisiaj również z dumą Rota śpiewana jest przez Polaków. Maria Konopnicka odegrała niezwykle ważną rolę w rozwoju literatury dziecięcej. Jako poetka mocno przemawia do swoich małych czytelników. Uznawała prawo dziecka do beztroskiego dzieciństwa. Kreowany przez nią dziecięcy świat był jasny i radosny. Nawet jeśli na drodze jej dziecięcych bohaterów pojawiało się zło, to dzięki pomocy dobrych ludzi lub nadprzyrodzonych mocy udawało się je pokonać. A mały czytelnik, identyfikując się z literackim bohaterem, zyskiwał wiarę we własne możliwości i szczęśliwe rozwiązanie niepowodzeń. Dziękuję, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej proszę Wysoką Izbę o przyjęcie uchwały ustanawiającej rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej. Dziękuję bardzo.